się wpierdolił. Jak do siebie. Jak do siebie. Siemano, witajcie, z tej strony Mafiasolec i witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. I tu najpiękniejsze co może być, jest z nami Bronek. Cześć, cześć mordo. Jest Jadaś. Powiem wam, 2 lata, 3 lata do tyłu wyjazd na żniwa, tak właśnie wyglądał. Tyle czasu nie Bronka... Tak, tyle czasu Bronka tutaj z nami nie było, z tyłu. Już mamy, jak widzicie, odremontowaną talerzówkę. Na polu sobie wyjdziemy, pokażę wam wszystko, co i jak, proszę bardzo, jechać. Dzisiaj może nie wyjazd na żniwo, tylko bardziej wyjazd na pracę podniwne. Jo, Bronuś przyjechał w nocy. My żeśmy do wieczora wczoraj sobie wszystko robili, teraz od razu złożyliśmy. I co najważniejsze, popadał deszcz, więc nie będzie nam się kurzyć. Powiem wam, naprawdę morda się cieszy, bo talerzówka wygląda świetnie. Sam jestem w szoku, jak nam to wyszło wszystko zrobić. Trochę się bałem, że przez to, że jak będzie deszcz padał, nie uda nam się nagrać ujęć pod muzykę, ale prawdopodobnie na samym począteczku już powinniście widzieć film. Teraz tylko... pogoda się poprawiła, także nagramy na pewno. Niby dopiero po południu ma coś zacząć padać, ale miejmy nadzieję, że przetrzyma i wieczorkiem sobie wracamy już do domku. Jezus, stary, jak mi tego brakowało, nie? Tego dźwięku, no. A mi brakowało tego widoku na lewych i prawych drzwiach. Nie brak. A tu jak widzicie już jest potrężowane. Poplonik i powoli wschodzą sobie. No to nowy został tylko ten ostatni kawałek. Tak, ostatni kawałek wszędzie idzie i poplon jest rozsiany. Jedynie gdzie nie gdzie pewnie jeszcze tata przebronuje z nowymi bronkami, jak sobie wyremontuje, bo my już czasu niestety na to nie będziemy mieli. Ja wiem, poczekam sobie. Aż mnie samochodzik minie. Dawaj gościu. Siema. Siema, siema. Wiesz kto to był? Wiem kto to był. Madzia? Nie, jak to? Kasia. Kurwa, tu poobcinali trawę, ten wiazek ciężko wichać. A.
mu jest zaszczyt człowiekowi. Boże, ładnie rośnie w tym roku. No. Ale to i tak nie jest dużo. Powiem ci, byśmy pojechali w jedno miejsce, gdzie kosiły dwa Newfoundlandy, to byś był w szoku. No, to jest zielono nic, jest. Ja ci powiem, że to jest nic. No, ludzie... Tak, naprawdę ten pas musi na mało gubić. Także zobaczcie sobie sami, bo jechaliśmy po nowych kombajnach, to tam, gdzie idealnie wyrzucał pokos słomy, to idealnie zieloniutko. To tutaj jest naprawdę, że tak powiem, jeszcze nic. My sobie teraz tu wjedziemy, ale jeszcze zanim wjadę, pokażemy wam, jak to wygląda przed samym wjazdem. I nawet tu jakbyś zaczął jechać, ciekawe jak to będzie już nalegowane. No. Ale zobaczcie, tu już bez podnoszenia poprzez jazdek się robi. O, i ja sobie teraz jadę tak i będę jeździł tam naokoło, aż to złączę. Gdzie naokoło? No tutaj, bo mam zaczęte. Chodź, zobaczymy, jak to wygląda. Piękna część całej osobie. Tutaj Adam Lakiernik. Talerze, jak sami dobrze widzicie, no już po talerzowaniu dzisiaj nie będą takie piękne, nie zakładaliśmy tylnej opony. Pewnie spytacie, po co takie opony? No uwierzcie, że to trochę waży, bo około 50 kg, bo to lana istna guma. Była taka sama z tyłu, ale wydaje mi się, że przynajmniej... sprawdzimy bez. Tak, tutaj jeszcze brakuje tej kurzej łapki, ale to się dokupi ją, żeby już była na poplony, żeby ona sobie, wiecie, ten środek ładnie nam tutaj docinała. No, na tych talerzach wydaje mi się, że nie będzie potrzeba jakaś nie wiadomo jakie obciążenie. Tak, bo mówię, no tutaj wtedy całkiem było inaczej z racji tego, że tu jak pamiętacie były te okrągłe talerze. One nie cięły, one tylko sobie tak leciały, więc no tutaj głównie robiły sami, jak dobrze widzicie, przednie. Tak, miejmy nadzieję. Fajnie, że to też ten popadał, to nie będzie aż tak bardzo się kurzyło. A więc co? No tutaj jeszcze raz wielkie podziękowania dla Zenoxa, bo naprawdę ta paczuszka zrobiła swoje. Także co? Bierzemy się za robotę. Ja mam, że naprawdę o wiele lepiej na zawrotach. To wszystko fajnie się prowadza, ale musi być to koło z tyłu na dociążenie. Choć też nie ma co patrzeć, bo jest naprawdę mega, ale to mega sucho. Ale jak widzicie, no z tyłu jest efekt. Więc to powinno nas cieszyć, mimo takiej suszy. Bo w ostatnich 3 tygodniach może spadło maksymalnie 2 litry. Się pokropiło dosłownie z 15 minut. To pokropiło, bo to nie był jakiś mega deszcz. Jak sami dobrze widzicie, nawet ziemia nie jest mokra. Dawno takiego widoku nie widziałem. Żeby prostu sobie nagrywał. Teraz sobie właśnie tutaj rozwiedzić, żeby sami płynie nastaje. Ostatnia ta końcóweczka. A propos tych ostatnich filmików, to było kilka pytań, a wiecie, ja to wszystko nagrywałem z Iwa. Nie było czasu odpowiadać, no teraz idzie pięknie. Nie było czasu odpowiadać, bo sklejałem to w domu po 2 tygodnie po zimach. Pytaliście, czemu oblewaliśmy Eternit wodą. Jak sami dobrze wiecie, no tam była totalna sauna. Gorąco, więc wierzcie, że takie obranie wodą wiele, ale to wiele nam dało. Też tata lubi układać widłami, bo pytaliście się, jak to jest układać widłami na przyczepie. No tacie tak było łatwiej, jakby nie patrzeć. No i kolejną sprawą jest to, że stopki. Czemu nadal bawimy się stopki? Taki temat, że no, może i by było gdzie to przykryć, to wszystko jakoś by to powoził. Ale uwierzcie, że mamy stodołę, mamy gdzie to schować. Dla tych kilku świnek nie ma jakiegoś większego sensu się z tym bawić. A co to kilka godzin i pozbierane. Więc wydaje mi się, że może kiedyś przyjdą te czasy na właśnie berki okrągłe. Bo tu jest dużo tego materiału poślizgnego, jak sami dobrze widzicie. Tu nawet po 2 razy będzie można sobie później przejechać. Ale na pewno o wiele lepiej potkam na te talerze, bo powiem co, to wam, że są ostre jak cholera. Kilka razy się dzisiaj o nie przejechałem. No robotki trochę było wczoraj, ale ważne, żeby dwójkę samemu na pewno bym nie dał rady, bo jeden dzień by było takie malowania i jeden dzień tego wszystkiego czyszczenia, składania, tak to bez mózgu zawsze mieć.
jakby nie patrzeć. Był właśnie. Na pierwszy raz? Nie. Pierwszy raz jak go kupiliśmy, pierwsze 2 lata kosił sikory praktycznie jako, no nie główny kombajn, ale jako drugi, bo połowa przyjeżdżał, kosił klas. A taką połowę kosiliśmy my, ale wtedy naprawdę, no to był akurat taki sezon, że i dużo awarii, bo to i więcej hektarów tego wszystkiego. Więc powiem wam tak, to nie był kombajn kupowany z myślą na usługi, tylko był to kombajn kupowany z myślą na siebie. Wiecie, tak, usikory to już są większe, tak, to są większe hektary. Zresztą jak są pierwsi widzowie, którzy pamiętają lata 2013-2014 rok, tam właśnie wtedy były filmy nagrywane usikory, dużo było filmów nagrywanych usikory właśnie ze żniw. W tym roku niedużo, z racji tego, że niestety, ale klas nie dał rady, nie wiem, tam zostało 30-40 jarów. Także sam raz dla Maseja akurat nie byliśmy po żniwach. Tata akurat jeszcze trochę zmodyfikował, że tak powiem, podniósł te klapki, te rynny, które są w zbiorniku na wyżej. 2 razy szybciej wysypywał kombajn. Więc to też na następny rok będzie bajka. Jeśli chodzi o szczęciątkę, na okres zimowy będzie cała rozbierana, bo trzeba ściągnąć kabinę, trzeba totalnie ściągnąć wszystko, dostać się do skrzyni. Jak sami dobrze widzieliście, w większości przypadków, oprócz ruszania no, z pełną strzepą, nie używamy dwójki. Z racji tego, że na dwójce wybijały się prawdopodobnie zęby, tak samo jak na jedynce, bo jedynka wyskakuje. Tam wybiły się zęby, już kompletnie i po chwili jeżdżenia wyskakuje ta jedynka, a no dwójka po prostu mega łomocze. Całe szczęście większość akcji jest robiona na trójce, bo w talerzowaniu potrzebna jest też prędkość. Tu też dobrze, będą teraz te bronki, to one sporo pozagarniają. Jakby nie patrzeć, też moglibyśmy myśleć coś za talerzówką, ale szczerze wam powiem, szkoda jeszcze dodatkowego obciążenia jej zakładać. Inna świetrze krzewa. Także i wiecie, jak przy okazji będzie ściągane, to pewnie jakieś duperele się jeszcze powymienia, bo mało kiedy się ją rozpoławia, żeby wszystko zobaczyć. Tu kupę lat do tyłu była robiona zwolnica, ale to tak myślę, że z 5 lat temu, bo wtedy też i zwolnica, i czwórka wyskakiwała. Także no wiadomo, nowy sprzęt się poprzykoże, a stary musi, tak jest powiedzenie u Krzysia, strasznie dużo remontów było. Koniec tego sezonu naprawdę był tragiczny. Krzysiu mówi, że bał się wstawać, bo co rano wstał, to tylko przebyło 1000, 2000, 5000, 5 portfelów, żeby właśnie wszystko na naprawę, bardzo, ale to bardzo posypał się. Mały Jonix, tam Krzysiu, pompy, nie pompy, to wszystko były do wymiany, ale to myślę, że Krzysiu w jakichś vlogach dla was właśnie opowie, dlatego też w tych vlogach pośrednich
że niestety nie zdążyłem ogarnąć naklejek na talerzówce. Już nie było czasu na to. Ale myślę, że na spokojnie sobie to ogarniemy później. Nowością na pewno przy beku to rozdzielacz, bo to teraz coraz więcej, że tak powiem, rzeczy potrzebuję już tego, aby tutaj było to konkretnie zrobione, bo jak może ogarnie się ten punkt do obracania, to wszystko by się przydało, też to klipowanie. Klipowanie przyczep tego wszystkiego to jednak przydatna rzecz, to jest koszt gdzieś około 1300-1500 zł, myślę. Tu fajna stacja do tego wszystkiego, więc myślę, że akurat to się przyda. Z okazji też prawdopodobnie wymienimy sobie. Kurwa, żeby zadyszki nie dostał. Dawno tak nie pobiegał już chłopak. Myślę, że chyba tam jadę sobie jeszcze jeden przejazd na spokojnie. Tu może się nam złączyło, ale to dwa razy przetalerzuję, będzie w sam raz. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Tu jest moim zdaniem ok stalerzowane. Tu nie ma dlaczego się przyczepić. To jest fajnie pocięte. Bronami to się wyrówna. Tam najgorzej, bo tam jest mina. Jak dobrze pamiętacie, 2016 chyba rok, Orka był ze mną, Bernard. Siedział z tyłu, nagrywał, a z tyłu goły to drążenie na pół robi. Tam jest chyba 600 tysięcy wyświetleń na tym logo. No to właśnie wtedy ta była masakryczna glina. I niestety ledwo co pługiem tam dawaliśmy radę zolać. Tutaj jest akurat taka mozaika i niestety wyszła lipa. A propos tej całej niespodzianki, o której wam mówiłem, bo nie wiedzieliśmy co z tymi hektarami będzie. Dlatego też tutaj jest stosowane jako ostatnie, bo nie wiedzieliśmy, co tak naprawdę tutaj będzie jeszcze robione. Generalnie dużo osób z was zgadło. Chodziło tutaj o fotowoltaikę. Jest to teraz taki dość powszechny temat. U nas bardzo dużo ludzi tutaj w okolicy po kilkanaście hektarów poddawało, że tak powiem, tą fotowoltaikę. Najlepsze jest to, że spełniamy najważniejsze wymogi, a nie łapiemy się biednym. A jest to wymóg jakości gleby, wydajności. Biorą od czwórki w górę, czyli czwórka, piątka, szóstka. Robią to na gorszych glebach. Okazało się z badań, że jest tutaj trójka. W ogóle na którymś momencie podobno na naszej działce jest nawet 2,5. Także w ogóle byliśmy wysoko. Więc niestety nie załapaliśmy się na wymóg, że tak powiem, gorszej gleby. Bo dla nas najgorszy jest właśnie ten kawałek, bo tam jest glina, a tutaj przechodzi mozaikę, jest typowy piach. Ale w tym roku z racji tego, że nie będzie tutaj fotowoltaiki, będzie tutaj rozłożony obornik. A później tutaj ze znajomym gadaliśmy, będziemy brać bawno granulowane, które można stosować przed siebie, po siebie. No bardzo fajnie się wchłania. Wiecie,
oprysk, ale przynajmniej te jeden, te dwa. Ludzie mówią o te trójce, bo nie zawsze nawet pięci rolnicy zdążą po tej, te trójkę zrobić. Więc chociaż jeszcze tu grzybówki i myślę, że naprawdę tu na tej ziemi z roku na rok będzie dało się osiągnąć fajny plon. To jest uderzenie w uprawy, które najlepiej wychodzą, czyli sojuszyto, które naprawdę tutaj się mega spisuje. Ramek w moim wymiarze. No, niczym jak kiedyś. Chociaż szczerze z tego, co udało mi się ponagrywać klipa, jakieś małe filmy były, ale naprawdę fajnie wyszły. Tak.
Więc muszę odebrać może Krzysiu, może Kazik a propos właśnie tego wyjazdu. Także jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za uwagę. Słyszymy się w kolejnych vlogach. A biegnie 60 czuć. Widać, że dostaję po garach, o tu trochę na tej łapce się przypchało, ale to zaraz sobie ogarnę. A łapka zawsze tu się będzie pchać, bo to jednak słowa zostaje, tak? Wszystko się teraz musi uleżeć, ale jak widzieliście, dobrze skręciliśmy, wszystko dobrze działa. Także nic, tylko pracować. Dzięki wielkie wariaty za uwagę. Do kolejnego vloga. O, idzie Bronek, no tak, bo wprawdzie mało kiedy możemy się tak pożegnać na vlogach. Także do kolejnego vloga. Na razie wariaty, zostawcie łapkę w górę i trzymajcie się. Cześć! Cześć.